Odkąd drugie wydanie Biblii Tysiąclecia z nieznacznymi zmianami weszło do liturgii, głównie w postaci czytań mszalnych, tekst ten nabrał cech poniekąd tekstu oficjalnego. Stąd też episkopat polski objął nad nim patronat. I tak zgodnie z uchwałą 151. konferencji plenarnej Episkopatu Polski z dnia 19 lutego 1976 zakomunikowaną redakcji naukowej Biblii Tysiąclecia pismem prymasa Polski z dnia 23 lutego 1976 w niniejszym wydaniu wprowadza się w miejsce wyrazu Jahwe stosowanego w dwóch pierwszych wydaniach Biblii Tysiąclecia tradycyjne zwroty Pan lub Pan Bóg czy też Bóg z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie pozostawienie biblijnego imienia Boga jest merytorycznie konieczne. Przykład Księga Wyjścia, rozdział 3, wers 14, tak. Wszystkim dawnym i nowym współtwórcom niniejszego tekstu wyrażamy ponownie wdzięczność za ich wkład. Ojciec Augustyn Jankowski, OSB, ksiądz Lech Stachowiak, Stary Testament, ksiądz Kazimierz Romaniuk, Nowy Testament.